Mitem jest, że obecnie niewolnictwo nie istnieje. Mamy obecnie współczesne niewolnictwo, które na całym świecie dotyczy 25 milionów ludzi. I dotyczy to nie tylko krajów azjatyckich, ale właśnie w Europie się coraz częściej zdarza, że tysiące ludzi są wykorzystywanych w pracy. Jest to proceder, który jest bardzo intratny, dlatego że człowieka można kupić i sprzedać wiele razy. Szczególnie narażone są osoby, które nie mają zbyt dużo więzi społecznych, które wyjeżdżają w ciemno, które chcą przed czymś uciec, dlatego że nie mają do czego wracać. Więc ważne jest, żeby jeśli ktoś wyjeżdża za granicę i nie chce nikomu powiedzieć, to żeby jednak znalazł albo organizację, albo przyjaciela i umówił się na pewne hasło, że jeśli zniknie, to zacznie być szukany. Mitem jest, że handel ludźmi dotyczy kobiet. Tak naprawdę trend zwiększa się dotyczy młodych chłopców oraz starszych mężczyzn. Teraz z naszych doświadczeń wynika, że to współczesne niewolnictwo dotyczy mężczyzn powyżej 40 roku życia, którzy wyjeżdżają na prace sezonowe lub na dłuższe kontrakty za granicę, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Holandii, czy do Norwegii. Takie osoby na początku być może mają dobre warunki pracy, ale potem te warunki im się pogarszają i aż do momentu, w którym nie dostają żadnego wynagrodzenia. Współczesne niewolnictwo dotyczy też Polski. W Polsce coraz częściej osoby z Ukrainy są niewolniczo wykorzystywane do pracy i to się dzieje i w miastach, jak znana historia z Warszawy, ale też w małych miejscowościach, gdzie osoby przez lata muszą płacić tak zwany dług, czyli wpadają w spiralę długu, zabrane są im dokumenty, nie mogą wrócić do kraju, zwykle zaczynają być tu nielegalnie, w związku z czym nie mogą zwrócić się do żadnych władz i są w takiej pułapce, w której żeby przeżyć i mieć jedzenie, to muszą pracować po 12, po 14 godzin. Jednym z naszych klientów w punkcie weryfikacji oferty pracy był mężczyzna z Ukrainy, który przyjechał tutaj za namową znajomego, ale do pracodawcy, którego znał wcześniej. I w związku z tym mu ufał i pracował tam 3 miesiące, dostawał wynagrodzenie, a potem przez następne miesiące pracodawca już mu nie dawał wynagrodzenia, a zaczął go zmuszać do coraz cięższej pracy w ciągu dnia, w ciągu nocy. Musiał zacząć spać w miejscu pracy. W trakcie skończyła mu się wiza, więc już nie był tutaj legalnie, więc się bał. Dopiero kiedy złamał sobie rękę i był dla pracodawcy nieprzydatny, to ten pozwolił mu odejść. I w taki sposób znalazł się u nas, gdzie mogliśmy jakoś zainterweniować. Ale ten przypadek nie jest odosobniony. Wiem, że pod Warszawą są tak zwane targi niewolników, gdzie osoby szukają pracowników. I niektórzy dostaną wypłatę, a niektórzy nie dostaną wypłaty. I wiadomo, że oni też pracują poniżej nawet minimalnego wynagrodzenia za swoją pracę. Więc mówimy o skali zjawiska w tysiącach, szczególnie że osób z Ukrainy napływa do naszego kraju coraz więcej. Niestety jest też tak, że wydaje nam się, że ogłoszenia o pracę na portalach internetowych lub w gazetach są jakoś sprawdzane. Nie są sprawdzane, więc to, co możemy przeczytać w ofercie, może być po prostu wyssane z palca. Więc warto to sprawdzić z różnych perspektyw. Najprościej można po prostu zadzwonić do takiego pracodawcy, sprawdzić, czy jest jego siedziba na mapie i czy ma jakąś historię zatrudnienia. W ten sposób możemy dać sobie szansę na to, że dostaniemy wynagrodzenie. Ważne jest też, żeby rozumieć, jaki się kontrakt podpisuje. Również zgodzenie się na to, żeby mieć połączone zakwaterowanie w miejscu zatrudnienia naraża nas na dużą zależność od pracodawcy. No oczywiście można to zrobić, ale ważne, żeby cena tego
tego zakwaterowania była adekwatna do realiów danego kraju. Sygnałem absolutnie alarmowym jest zabranie paszportu lub dowodu osobistego, a także telefonu, dlatego że to nie pozwala takiej osobie odejść, bo nie ma dokumentów. Jeśli się znajdziemy w sytuacji, w której ktoś nas straszy, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby jednak zwrócić się do policji, dlatego że oni mogą interweniować. W każdym kraju można znaleźć, w każdym kraju są infolinie bezpłatne, w której organizacje pozarządowe pomagają osobom w takiej sytuacji i mogą je wyciągnąć z niebezpiecznych sytuacji.